Jest luty, godzina 5 rano, a wysłuchać audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. A w dzisiejszym programie odpowiedzi na wasze komentarze, krótkie zrelacjonowanie ostatnich wydarzeń i krótko o zaginięciu lejtnanta. Zacznijmy od komentarzy z poprzedniego filmu. Olga. Zastanawiające jest to, że Monika jako obca osoba ma dostęp do konta Majora. Nikt wcześniej tego konta nie znał, a sam Major nie wie, ile pieniędzy dokładnie ma na koncie. Zmanipulowany i odcięty od osób, które wcześniej znał. Rozmowy z Gachem to kłamliwe intrygi krakowskie. Miały one na celu oczyszczenie Moniki z zarzutów, których naczytali się w komentarzach. Jeśli chodzi o dostęp do konta Majora, to z tego co wiem, już wcześniej ktoś go miał. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę szkolniaków, aby cokolwiek mogli działać, ktoś musi obsługiwać kompleksowo. Ktoś musiał pozakładać im konta, ogarnąć goglowską autoryzację monetyzacji itd., itd. Zresztą z Tip and Donation podobnie. Major mógł sobie z pewnością założyć konto w banku, w placówce, ale do wszelkich innych działań wymagających na przykład zalogowania się na własne konto przez internet musiał mieć kogoś, a przecież on działalność prowadzi i podatki płaci. I właśnie dobitnie o tym świadczy to, że przez dłuższy czas nawet sam nie wiedział, ile tam na tym koncie właściwie ma. Zresztą z kontami Krzyśka też jest całkiem podobnie. Natomiast jeśli chodzi o część sugerującą zadaniowanie Gacha do zrobienia akcji pod fałszywą flagą, jestem nieco sceptyczny, gdyż nie spodziewałbym się tak głębokich machinacji i spiskowego profesjonalizmu po Monice, która w ciągu chyba pierwszego lajta u niej na chacie została kompleksowo wystalkowana z całkiem dokładnymi szczegółami. Też niektórzy zwracają uwagę, że prawdopodobnie Major posiada dwa konta. Jedno to jest konto właśnie z tymi ogromnymi tam fortunami, do którego on ma tylko dostęp, natomiast drugie to konto bieżące, do którego udziela dostępu. PZ777. Szefie, to, że Krzysiek schudł, wcale nie jest oznaką, że zaczął dbać o siebie, a wręcz przeciwnie. Akurat na cukrzycy znam się bardzo dobrze i właśnie dlatego wiem, że jednym z jej objawów jest duży spadek wagi w bardzo krótkim czasie. Ponadto odczuwa się ogromne pragnienie, co doskonale możemy zauważyć u Warmianina na filmach różnych redaktorów, a w szczególności Meksyka. Te objawy wskazują bez wątpliwości, że cukrzyca jest i będzie już zawsze, bo to choroba nieuleczalna. Wysoki cukier również jest, a nasz prezydent nic z tym nie robi. Najprawdopodobniej bierze leki, które mu dali po wyjściu ze szpitala, dlatego ten cukier nie dobija do 600 jednostek i jeszcze w głowie się nie kręci się. Jednak to nie wystarczy, bo oprócz leków podstawą w leczeniu cukrzycy jest dieta, której Mazur na pewno nie stosuje. Dlatego i tak ma wysoki cukier i wyraźnie wskazujące na to objawy. Już przy poziomie powyżej 180 jednostek powolutku niszczone są różne organy. Przez taki poziom glukozy uszkadzają się naczynia krwionośne w oczach, co z czasem prowadzi do ślepoty. Również w nerkach, przez co stają się niewydolne, i stopach, co skutkuje w skrajnych przypadkach amputacjami. Mogą wystąpić też zawał lub udar mózgu. Wymieniłem tylko niektóre z powikłań, bo potencjalnych zagrożeń jest więcej. Cukrzyca zlekceważona niestety sieje bardzo duże spustoszenie. Faktycznie według niektórych, również według Pawła z Warszawy, jest to ściśle związane z chorobą, a nie wzięciem się za siebie przez Warmianina i przestrzeganiem diety jako takiej. Ja, że nie mam wykształcenia medycznego, to pozwolę sobie tu odczytać po prostu objawy cukrzycy typu drugiego, czyli tej, którą ma, które znalazłem w internecie. Duże pragnienie i częste oddawanie moczu, choć nie tak nasilone jak w cukrzycy typu pierwszego. Chudnięcie mimo normalnego apetytu i diety. Nieostre widzenie. Drażliwość, apatia, zmęczenie i senność, łatwe powstawanie siniaków i wolniejsze gojenie się ran.
nawracające zapalenia skóry, zapalenia, zapalenia dziąseł lub zapalenia pęcherza moczowego, sucha skóra, świąd skóry, mrowienie lub przejściowa utrata czucia w stopach. Według Pawła z Warszawy Krzysiek ma problem z widzeniem, ale nie przyznaje się do tego. Dowodem miałyby być między innymi brak notatek i kapownika na stoliku w Belwederze, które dotychczas były nieodłączną częścią gabinetu na Szkolnej 17. Według naszego uniwersowego Apoloniusza Tainera Krzysiek już nawet donosów nie pisze i nie nosi ich na trójkę, bo w obecnym stanie połowę pisałby na stole zamiast na kartce, bo wada wzroku tak się pogarsza. Przypominam, że to nie jest moje zdanie, ja tylko powtarzam to, co zostało powiedziane. Rider, rider. Szefie, może nie chodzi o kasę, w sensie, żeby ją odebrać z konta żółtemu kłowi, ale chodzi o dalsze losy. Za niby pomoc, jakiś procent z jego pełnych inteligentnych rajdów i kanału będzie kasować wiewiórka. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No, w takim wypadku nie widziałbym w tym nic złego. Gdyby wiewióra została menadżerem naszej gwiazdy, to przecież by to było całkiem uczciwe. Ogarniałaby mu życie w zamian za procent od jego zysków. Pragnę zauważyć, że póki Sławek zdalnie nie ustawiał lajtów, to Major miał lajtowców, z którymi właśnie dzielił się kasą, tylko że tamci, no, nie dbali jakoś super mocno o dobro Wojtka, choćby przez brak zgłoszenia działalności. Gdyby to dobrze rozegrali, Suchy płaciłby 8,5% podatku za lajty i kanał bez konieczności prowadzenia właśnie działalności gospodarczej, tylko po prostu by sobie leciał na ryczałcie, ale jako że to Urząd Skarbowy złapał go poniekąd za rękę, już mniejsza o okoliczności, to nie ma przebaczenia i od początku musiał albo płacić 19% od każdego przychodu bez prowadzenia firmy na ryczałcie, albo prowadzić działalność i trzepać koszty tak, by podatek ten 19-procentowy pomniejszać. No więc wybór był jasny. Gdyby wtedy miał obok siebie kogoś, kto dbałby również o jego interes, byłby bogatszy i miałby łatwiejsze życie, bez faktur, ZUS-ów i innych wątpliwych przyjemności z prowadzenia własnej działalności. No i gdyby spojrzeć na krakowską syrenkę jako na potencjalnego menadżera, a na Suchego jako rozkapryszoną gwiazdę, która potrzebuje opiekuna, to faktycznie ma to sens. Ba, te kroki, które już Szczurołapka podjęła, dając mu nauczkę za spożywanie alkoholu, opłacenie zaległych ZUS-ów i umieszczenie na tarapi, składają się w piękną całość. Też słyszałem o pewnej ciekawej teorii spiskowej, jako że powiedzmy Major jest trzymany przez Monikę właśnie nie po to, żeby ukraść te, prawda, 30 tysięcy z konta Majora, tylko aby namówić go na wzięcie kredytu i właśnie żeby on wziął sobie kredyt na jakąś nieruchomość, no bo teoretycznie ma ten wkład własny i później zagarnąć mu tą nieruchomość albo na przykład ukraść pieniądze otrzymane na kredyt. No moim zdaniem jest pewna skala realizmu tych motywów działań i powiedzmy, jak weźmiemy sobie skalę od 1 do 10 i 1 to jest po prostu, że Monice podoba się jakoś pomaganie komuś, kto jest tak znany, sławny, rozpoznawalny, a jako 10, że jest wielki spisek krakowski Moniki i Gacha i chcą go sprzedać na organy, to myślę, że teoria z wzięciem na jego kredytu, a później zagarnięcie mu tego kredytu, no to mieści się na tej skali ko 9. Czyli moim zdaniem jest to bardzo abstrakcyjne. Tomasz Tutak, taka mała teoria spiskowa. Szefie sztabu, nie myślisz, że wizyta Klaudii, co nie zastała Romeo, bo był w lesie, nie była rekonesansem przed uprowadzeniem do Seraju? Bardzo podobny głos do wiewióry miała chyba. Dziękuję za super materiał. Jak Klaudia pojawiła się na Szkolnej, to kojarzyłem ją raczej z Zuzią i całą ekipą z podlaskiej tragedii antycznej. Jak ktoś nie widział, to link w karcie. Oczywiście podejrzana jest ta niezwykła zbieżność zainteresowania się Majorem dwóch pań w tak krótkim czasie,
ale z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje mi się, że Klaudia nie miała raczej nic wspólnego z Moniką. I do dziś jej motywy wydają się dosyć niejasne. Prezes YouTube. Jeśli chodzi o sprawę usuwania kontaktów i zmiany numerów, to wszystko wina Fiodora. Tak, tego Fiodora, który zachowuje się jak małolat i rozdaje numer Majora każdemu, kto chce, przez co Major miał ponad 100 połączeń od przypadkowych ludzi. Szczerze powiedziawszy, ja nic o tym nie słyszałem, więc trudno potwierdzić czy zaprzeczyć, ale jak masz jakieś dowody, to podeślij mi na maila. Adres oczywiście w opisie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że minęły ponad 2 tygodnie od czasu, gdy Paweł wysunął zarzuty czyszczenia kontaktów telefonicznych Majora przez Femme Fatale. Tak, widziałem, że jechaliście po mnie jak po szmacie za złą wymowę i główna oskarżona w żaden sposób się do tego nie odniosła. A wiele wskazuje na to, że Pawła ogląda na bieżąco. Bo przecież do Majora znów trafiają słowa Pawła za czyimś niezbyt życzliwym pośrednictwem, poprzekręcane w taki sposób, by jawił się on Szczurowi Wodnemu jako nieprzyjaciel. Jeśli ktoś wierzy, że Major sam z siebie oglądał lajt Pawła z Warszawy cały, na którym ten żartował, że za tyle pieniędzy też by go wyleczył, no to moim zdaniem wykazuje się wiarą w dużą umiejętność skupienia naszego strusia. Ja myślę, że ktoś relacjonuje mu to wszystko, ktoś kto jest wkręcony w uniwersum i cały czas to ogląda i ma numer do Majora w czasie, kiedy inni go nie mają. Mikołaj Ujew. Według mnie jest to najnudniejszy okres w uniwersum. Kompletnie nic się nie dzieje. Możecie mówić o Jorze co chcecie, ale jeżeli nie wróci na szkolną, uniwersum upadnie. No, że jest nudno to fakt, ale uważam, że sytuacja nie jest tragiczna i istnieje sporo nowych możliwości dalszego rozwoju uniwersum, nawet jeśli Major tam nie wróci. Uważam, że Krzysiek będzie dążył do znalezienia sobie nowego lokatora, raczej nie Łosia, bo ten już jest nieco spalony w oczach Warmianina za współpracę z niemieckim bez mazurskiej akredytacji. Ale wydaje mi się wysoce prawdopodobne, że jak zacznie się sezon wiosennych grilli, wiosennych rozrywek, szkolna stanie się miejscem spotkań i po prostu wiele dziwnych osobistości tam ściągnie i może jedna z nich zostanie w Belwederze na dłużej. To już zamykając komentarzową korespondencję, podsumujmy sobie, co się działo się w ostatnich dniach. Major siedzi na odwyku i poucza widzów wiedzą otrzymaną podczas terapii, oczywiście od czasu do czasu nadmieniając, że jego problemy były właśnie przez widzów. No, niby po części tak, bo przecież najbardziej pamiętne lajty, jakie prowadził, polegały głównie na ponadgodzinnym słuchaniu obelg wobec siebie, swojej matki i wszelkich własnych świętości, mniejszych lub większych. Z drugiej strony, wszystko co dobre również spotkało go właśnie od widzów. I wydaje się, że zdecydowanie te dobre rzeczy przeważały nad tymi złymi i to kategorycznie. Nawet gdy weźmiemy pod uwagę te wybijanie okien, włamy na Belweder, etc., to było to mniej niż 1% ogółu wizyt, w ramach których ludzie robili sobie z nim zdjęcia, dawali mu prezenty i mówili mnóstwo serdecznych rzeczy i szkoda, że tego nie pamięta i o tym nie wspomina, tylko te złe rzeczy wszystkim wypomina. Tymczasem krakowska syrenka już bez chłopa wytrzymać nie może i podejmuje akcje mające na celu ściągnięcie Krzysia Misia do Krakowa. Jestem wielce ciekawy, co Major zrobi, jeśli do tego faktycznie dojdzie, bo nie wątpię, że mógłby przestać Monikę traktować jako swoją lubą w takim wypadku. A jeszcze gdyby Krzysiu mu jakichś ciekawych rzeczy nagadał, to oj, działo by się działo.
Ośrodek, w którym szczur wodny przebywa, został wystalkowany, więc pewnie recepcja ma ciężkie dni, będąc zmuszona odbierać liczne, bardzo inteligentne i bardzo żartobliwe telefony. No ale trudno. Myślę, że po części wiedzieli, z czym muszą się liczyć, biorąc Wojtka na tarapie. Paweł z Warszawy rozkręcił się z lajtami, dość często nadaje i jest chętnie słuchany. Nasz uniwersowy Apoloniusz Tajner wciąż ma co najmniej mieszane podejście do Moniki i do tarapii za 13 tysięcy. Swoją drogą mi udało się skonsultować ze specjalistą w dziedzinie leczenia uzależnień, który również wyraża się sceptycznie odnośnie 1,5-miesięcznego leczenia dla osoby o tak długiej historii używania jak Major. Według niej zdecydowanie lepiej byłoby, aby ten trafił do państwowego ośrodka na roczną terapię, która również po ukończeniu przez pewien okres trzyma tak jakby dozór, kontrolę nad leczonym właśnie nawet już po tym wyjściu. Jednak jest w tym pewne ale, którego nie omieszkał wspomnieć. Zazwyczaj, by dostać się na państwową terapię, trzeba odczekać 3 tygodnie od zgłoszenia. Ten okres oczekiwania dla uzależnionego jest jak oczekiwanie na wyrok przez więźnia. Większość zatem po prostu nie wytrzymuje nerwowo, woli zbiec i finalnie nie stawia się nigdzie. A, no i oczywiście była jeszcze jedna teoria spiskowa, która miałaby sugerować, że ta terapia to tak naprawdę jest prowadzona przez znajomych Moniki i Monika dostanie po prostu działkę od nich za załatwienie im klienta. No, też raczej uważam, że to jest zbyt daleko idąca spiskowość. Nie żebym jakoś szczególnie, nie wiem, przepadał, miał sentyment do szczurołapki, ale no powoli zaczynają być już takie numery, takie opowieści, takie teorie, iż zaraz okaże się po prostu, że ona jest jakąś szefową wielkiej grupy przestępczej, która trudni się procederem wykorzystywania youtuberów. No ja myślę, że to jest zbyt daleko idący wniosek. Przejdźmy do ostatniej, ale jakże szokującej wiadomości. Pojawiają się liczne pogłoski, jakoby lejtnant Starosiuk vel Sarosiek vel Starosiek umarł. Dowodem na jego śmierć, oprócz braku wizyt na szkolnej, ma być istnienie pochówku w Białymstoku osoby o właśnie identycznych danych jak lejtnanta. Trudno jak na razie potwierdzić czy zaprzeczyć, gdyż zbieżność imion i nazwisk może być przypadkowa. Nasze dane nie są unikalne i nawet jak wbijecie swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę na przykład facebookową, to w większości przypadków wyskoczy sporo osób o identycznych imionach i nazwiskach oraz zbliżonym wieku. Aby sprawę finalnie zbadać, dobrze by było, aby ktoś udał się na cmentarz miejski w Białymstoku i odwiedził kwaterę położoną w sektorze B2, rzędzie 6, numer nagrobka 17. Jeśli będzie tam zdjęcie pochowanego, to uda się potwierdzić lub zaprzeczyć. Gorzej jak nie będzie żadnego zdjęcia, to wtedy wciąż będziemy zdani na domysły i domniemania. Mam nadzieję, że jakiś białostocki widz znajdzie czas, by podjąć się tego małego śledztwa, które będzie miało duże znaczenie dla uniwersum. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.